Na początku sam byłem owcą. Lecz później... doświadczenie zaczęło mnie zmieniać. Mój kolega od zawsze był wilkiem. Uczył mnie. Szkolił. Ja mam tą konwencję genewską? Gdzie? W dupie. Ty, gdzie ja jestem? Czemu ja jestem bombikiem? Dobra, zaczynamy przygody. Nasza postać nazywa się Jeremy Szympans. Zaczynamy przygodę Jeremiego Szympansa. Muszę zapisać, jak się nazywamy. Jeremy Szympans. Dobra. 6,6 km od tego, od Diego, no bez jaj, serio? Gdzie ja jestem tutaj? Ja pięczy, gdzie on jest? A nie, bo on jest chyba u tradera, to dlatego. Lopatino, coś gadał o Lopatino kiedyś. Lopatino, what fuck? To jest za daleko. Dobra, do Staroje pójdę sobie na policję znaleźć jakieś bajery. Później zobaczymy. Ua. Jeremy Szympan. Jakiś spammer zaprosił mnie na Steamie, myślałem, że go znam. Siema. No taki właśnie jest, nawet się nie przywitam. Zostaw myszkę, zostaw myszkę! Kurwa. O, jesteście już. Fuh. Witam serdecznie. Ale szczerze. Słuchaj, że pojedynki jakieś masz? No, małpy. Nie dość, że dedosują, to jeszcze wysyłają małpie patrole do mnie i od internetu, żeby mnie urwać. Gości masz? Gości? O, tak. Ale śmieszne kroki. Ty co jest? A to jest Staroje. Zlutuję, a ty Diego jesteś 7,2 km ode mnie, jakim cudem? Bo jesteś u tradera, tak? Zgadza się, ty nic nie lutuj, tylko tu biegnij. A to gdzie ty jesteś? U kupca. Na środku tam. Morza mam biec. Koło Mogilewki. No to genialnie, to dokładnie, to biegnę, to nie lutuję tej policji. Ty chciałeś, żebym ci SKS-a kupił? No nie wiem, no na co cię stać, nie? Jak MK2, to MK2, zawsze na zombie będzie, nie? Ja z MK2 to kwestia godzinki, no nie, godzinki. No kwestia 10-20 minut i będę już full gearem, nie? Mhm. O, rewolwera znalazłem sobie, mocno uszkodzony. Kupię ci OP SKS-a. Genialnie. On kosztuje 10 tysięcy więcej. O, tu. Bez odrzutu. Tak go zmodyfikuję genetycznie. Genetycznie. O kurwa. Jak ja się wypieprzę z tym lutem, to się popłaczę. A Kondzio gdzie? Pięć. Ja tam, gdzie ostatnio się niego wylogowałem. Aha, a tak. Biegniesz do ekstraktu. No do najbliższego, muszę to sprzedać wszystko. Chyba, że ci coś zostawić w sumie. Nie wiem, czy Diego tam ograć wszystko mu? No nie, strzeliłem. Kuźwa, czyli były naboje w środku. Ja. A ciekawe, czy drugi jest. Był też, kurde, zmarnowałem dwa naboje. Trzeci, trzeci. W rewolwerze, no bo nie mogę zobaczyć. Czekaj, opróżnię, bo tu są jakieś dziwne mody z jakiejś gry. Jest, jeszcze dwa były w środku, czyli razem cztery były. Marnowałem. Nie, mi nic nie zostawiać, bo Diego powiedział, że chce spłacić mnie w końcu i ma dla mnie... Diego ma ogólnie 100 koła kasy. A to nie jest tak, że ty sobie się u niego właśnie zadłużyłeś znowu? No nie, on ma tyle u mnie długo, że ja dziękuję. Okej. Okay. 100 koła Diego ma, w sensie teraz przy sobie, to jest jakaś 1/3 tego, co mi wisi. To powolutku. No, powolutku. Co ty tam gadasz? Prawdę. Ja już trzeci zeszyt zapełniam. Trzeci tyle zeszyt, wisi. Tyle kresek i to tylko kreski pisałeś. Jak na ścianie w więzieniu, gdzie siedziałeś za komuny. A nie, za komuny to był twój ustrój, to nie, po komunie siedzę. Mam 1,1 kilometra. A wiecie co, zrobiliśmy źle co do tego serwera? Że nie wybraliśmy takiego, że można sobie kasę gdzieś schować. No tak, nie ma ATM-a. No tak to trochę traci sens, jak nazbierasz za duże rzeczy. I tak to wszystko stracisz, chyba że da się jednej osobie, która będzie awka akurat na serwerze. Byśmy mieli taki chodzący bank. Możemy zakopać, nie? Też. Ale to nie jest tak, że to zniknie przy restarcie serwera? Nie, po tygodniu nie. Zniknie. No. Aha. No a to trzeba będzie... tak zrobić, trzeba zrobić ciepę jego. No. A jak kupuję ci SKS-a, jego cena to 38 tysięcy. Ja, no to więcej niż MK na full wypasie, genialnie. A ten, no to możesz kupić, to pokażemy Kondziowi. Pokażesz, jak kopać dziury, nie? Jak wow. Kopać rowy? Jak kopać rowy, no. A do tej pory niech kasę trzyma najlepszy, to Diego dasz mi kasę, żeby wiesz, nie stracić, nie? A nauczycielka mi mówiła, że będę kopać kurwa rowy. Miała rację. Miała rację ostatecznie. Mi też tak mówiła. I też miała rację.
wyrzucę spodenki. Czekaj, zapiszę to sobie nawet. 38 koła. Tak, tak. Ile na ciebie wydam? Kupię ci cały sprzęt i później zobaczę, ile z tego będę na plusie. No i zobaczymy. Gdzie to zapisać? Ja zarobię, zwykle zwracam się 3-4 razy. Myk, więc tak, 38 tysięcy plus pancerz 10 tysięcy. Pancerz mi wziął. No. Nie chcę, żeby cię Bambik z Jota zastrzelił. To 40 meters, ale stuka nogami. Jakby, jakie ciuchy ci tu kupić? Siema, siema Monika. Witam, witam. Monika Vince. Czy browar? Vince, tupy. O nie, ja stałem w ciemności. I patrzyłem się w otchłań ciemną. A jak tak długo się patrzysz w otchłań, to w końcu otchłań spojrzy na ciebie, dlatego trzeba uważać. Ja u tradera. Okej, okay, to kup sobie. Ale mu powiedział. Dobra, dobiegłem, chociaż tyle. Gdzie ta szmata? Wydam kolta i kupię sobie wodę, bo ty mi nie kupisz wody pewnie. Bo ty tlenek. Hełmu i tak nie kupię. Gramy na serwerze... Kurde. Witam. To jest, zapomniałem nazwy serwera. Rearmed. Ty, to jest serwer Rearmed? Tak, tak, dobra. Rearmed US Main. Ja jeb. Kliknąłem toggle all categories i mi ścięło, ale już działa. O, ale fajny jest KS, chyba ci go jednak nie da. Moje. Widzisz, gdybyś się nie zadłużał, to byś nie musiał teraz spłacać, a tak komornik... Jest bezlitosny. Ale klika ktoś. Ale otukuje tą myszkę. Co to ja? Nie. Nie, to Diego. Tak, to jest. O, piwerko sobie obalę. Matt Monk. Przecież ja zanim będę gotowy do wyjścia, to minie pół godziny. A ty też tu jesteś. Tyle do sprzedania tu jest. O, wziąłem sobie butelkę, ale jaja. To ileż jakaś... O. Ty chyba by sorry, man. I'm walking here. To z filmu z Dustinem Hoffmanem chyba. Tak. I to była improwizowana scena, bo naprawdę by go gość przejechał, bo przez pasy przechodził. No, a na pasach się najczęściej ginie. Tak. No i właśnie przechodził i gość przejeżdżał i on niby to improwizowane było, że on tak powiedział właśnie i to się stało klasyką. Niektóre rzeczy mi się nie pokazują na sprzedaż. Te, które mam w plecaku, czemuż to tak? A może się nie da sprzedać? Królika się nie ale da sprzedać. Czemu? A nie, dobra, jest. Jego mam myszkę młotek. Co jest lepsze, jak sądzicie? RPK czy M4? To jest M4? MK18 to jest. A to MK18, on chyba tylko raz strzela, więc pamiętam. Nie no, w sensie nie, pojedynczo. Nie, chyba tam full auto leci. A? Z MK18 on cię poszatkował, ja ją mam. Aha, to nie, tak. No ja też mam jedną MK18. Tak, jest ciągły. Kurde. Nie, no M-kę chyba zostawię. Bo on, wy macie taki gun. Aha. Opłacało się tam wracać. No dobra, ja gotowy jak coś. Jak zwykle muszę czekać, ale dobra. Purha sable. 5 magazynków sobie kupię pełnych do M-ki. Ty tam mi patrz, czy masz naboje dla mnie jeszcze. A to tam mniejsze. A to ty z nami idziesz? Aha. Ja się przebieram za bandytę. O, patches mogę kupić. Jest polska patch. Patcha. To trzeba mieć patch chyba jeden ileś. Na co mam patrzeć? Się nie dogadamy. No, rozmawia dwóch mądrych i ten o pierniku, ten o wiatraku. A co ma wspólnego, co ma piernik do wiatraka? Tyle samo liter mają. Wiatrak można spierniczyć. No rzeczywiście, a to niezłe. Wiatrak można spierniczyć. Kurde, nie mam sobie gdzie nalepić patcha. Musi na łapę wziąć, bo mu liczy jako jego ekwipunek. Aha. No, to jakbyście poczekali na mnie, bo trochę mam tego do sprzedania. Czekaj, bo on chce tą łopatę, dupy. Być może, że w łapie musi mieć niektóre rzeczy dokładnie. Ale mam patcha zarąbistego, tylko na co go mogę nakleić? Miałby ktoś może 10 koła? Mogę na hełm właśnie, ale to są cywilne. Łopat. A hełm mi kupiłeś? Nie. A po ile są hełmy? Hełmy. Ja bym chciał taki za 15 koła, to jest taki. Czekaj, bo nie widzę tego. Muszę. Helmę. Helmę, a ok, jest. Cywilian helmę, jest. Nie, no nie no, za 7 są te najtańsze, co są dobre, nie? Trochę to kosztuje. A ja ci już poncho kupiłem. Poncho? Może te. Rajstopy jeszcze. Rajstopy na głowę. Nie, hełm. To też można? Nie, to się nie opłaca. Albo znaleziono gdzieś blisko tradera i to się liczy jako 0 ekwipunek. To dobra, ja gotowy. No dobra, Diego, czyli masz ja tak też. Dla mnie. My możemy już wyjść i sobie tam poczekamy, nie? Dobra. Aha, no i cel tak jak zwykle, nie? Tam pod nowy chyba, czy coś. Ja, ale zajebis. Szybko uciekać. Co to za nazwy? I zaraz... Aby tu nie zginąć. Była. Czekaj, ja tego SKS-a mam? Ale...
Ojej. Jak dobiegniemy tam 1.6, to ci dam wtedy. Dobra. Tu nie ma co, będą biegły małpy. Gorzej jak spotkamy po drodze, to daj mi pistolet jakiś. Nie ma. A ja ci dam też coś w zamian. To jest warte więcej niż to, co ty mi dasz. Danie dupy. No właśnie. To by było mniej, Iwo. Jak ostatnio? No. A gdzie ty biegniesz? Na krzyży. Aha, bo Kondzio jest... W takim razie on wszedł do Pulkowo, do Tradera, nie? Tak. No, próbowałem jak najbliżej, nie? Ile tam szmalcu wyciągłeś? No właśnie, jeszcze sprzedaję, bo tak ciężko mi jest ogarnąć, które rzeczy mam na sobie, a które mogę ten... A nie, to jest chyba nawet napisane. Ciu, o, ale kozacki SKS, ty, chyba ci go nie mam. Ty, jak ty nikogo z tego nie zabijesz i nie będę na plusie... Wygląd to jeszcze nic. Trzeba mieć, liczą się... Prawne palce, ręce. No to tu masz taki sprzęt, nie jak przy kałachu kolba, nożem tego. A pamiętasz jak mi raz dałeś gana i on mnie zabił? Bo odrzut mnie zabił. Nie no, to ja cię zabiłem. A ja myślałem autentycznie, że to odrzut mnie zabił, bo w tym momencie co strzeliłem, to zginąłem. A to ty mnie zabiłeś. No, myślałem, że to ten gościu. A ja strzelam i ja mówię, zabiłem go, a ty zginąłem. No bo w środku lasu kto mógłby mnie widzieć? I nagle celuję do gościa idealnie, jak kliknąłem, to odrzut i w tym momencie czarny ekran mi się zrobił, nie? A to ty mnie zabiłeś. No, a ten gan nie miał kolby. A to była tam, tak. Znaczy ten większy, nie? Tak, on był w ogóle potężny gun bez kolby i myślałem, że mi się wbiło w ramię i w serce czy coś. Po mnie, nie? O, to chodzi do tej chatki, tutaj ci dam te rzeczy. Okej, okay. Już bazę mam, pyk. No to tak, ściągaj te szmaty. Hej, co chodzi? Aha, dobra. Da. Pochyl się. Nie no, no i tak. Więc tak. Szeroko nogi. Co ty się tak maczasz? Co ty kulą ognia dostałeś? Ty widziałeś, że są nowe tańce? Gdzieś? Zobacz sobie w międzyczasie. No. Masz kilka nowych tańców. Wolę nie. Ej, zaraz, ty mi dałeś spodnie nowe? Wszystko o, zajebiście, nowe. A opaskę może sobie mogę gdzieś założyć? Nie, nie mogę. Ja bym człowiek, tego kondona ściągnij. Z głowy? A, no, taki bandycką opaskę? To. Ja, zajebiste, no. I patrz, mam bandyckie opaski. Ale butów nie mam. Aha, nie no, buty Adidasy. Ty, no patrz, a ty masz gdzie jak tą opaskę przykleić gdzieś? Tą, na co dałem teraz? Przyklej sobie na łeb czy coś. Albo na plecak najlepiej, na plecaku chyba możesz. Na łeb. A, legalnie no masz. Na to cacuszko, czekaj. Matko Bosko, przecież to nie jest nawet SKS. To jest ten ulepszany, nie? OP SKS dupy. Ja, genial. I te dupy? Made in China, mówi ci to coś? Mówi. Ale nie gadaj, chińska że to... Chińska jakość. Chińska jakość, ale w amerykańskiej cenie? Tak. No to dzięki. Ale tak, nawet tak się nazywa, OPSKS, serio. Ty, a... Wygląd ze Stanów. I to jest wersja jakość dupy? Chińska. Genialnie, no. Bo zwykły to tak lipa by była, ta jest najlepsza. No magazynki weź. No niezła luneta, nie? Niezła. Ja mogę sobie przytyknąć lunetkę i przybliżam jeszcze ekran. Ty to jak coś wymyślisz, no nie, za to połowę długu spłaciłeś swojego. Niech ci będzie. Ale ładny ganik, ja pierni. Ty no i zobacz. Ja tu mam Macmillan, potem wiesz, to tak trzeba tak... Ty patrz co mogę robić, patrz. Widziałeś to? No. Jak się nazywa ta luneta? Która? No nazwę powiedz. No, na FPS-ie masz, jak się nazywa. Aha, ona się nazywa Vortex Razor HD, 1 do 10 razy. Vortex Razor HD, czyli obraz się HD. Rozpieszcza. No ile ona z 1000 zł? To weź Kondzio, kup mi tą lunetę. A, zazdrości. Nie, czy jej nie sprzedałem wcześniej. Daj go na drugiego armbanda, na hełm lub plate, ale właśnie nie mogę. Jezu, ty to sprzedawałem. Dałeś na plecach tego patcha? Nie. To gdzie go dałeś? Na łeb. No patrz, na tylko, łeb. Że nie widać. Ty patrz, a zbliż się teraz trochę. Ty, genialnie to wygląda. Ty, gdzie jest moja apteczka? Czym się różnią misje smugowe od zwykłych? Że cię widać. To są te tracery? No. O kurwa, to może lepiej nie. Ale za to się boją. Powiedziałem, o kurwa, Siri wykryło, że powiedziałem hey Siri, okej. Okay. Hej Siri, o kurde, ktoś ma Apple. Hej kurwa, a może być ta smugowa. A że zginiemy wszyscy razem. Co ci się dzieje? Co, coś jest nie tak? Ty chyba byłeś klątwą w filmie Klątwa. To co, biegniemy tam, nie? No, to na tą lunetkę popatrz, Kondzio tam.
Vortex Razor HD 1.10, tak? No. Kupiłem. Niestety jeszcze jakoś HD, no może. Kurde, no. Nie ma full HD, nie ma tak łatwo. Ja zarobiłem 60 tysięcy, no to mniej od jego jednego. O, tu łopatę możesz kupić jak chcesz. Ja mam łopatę już. A dobra. I masz plecak taki? Mam. Ten taki, co da się zakopać. No. Ja nie muszę dokupywać nic? Nic. To zakopiemy nasze pieniądze. Nasze. No, moje wszystko, biega. Wszystko jest wspólne, tam się będziemy dzielić. Paskę, żeby ci założyć, żebyś nie zapieprzył. Ty pamiętasz, jak miałem tego, jak miałeś te telefony i tego Toja, nie? No. Tak dużo tych rzeczy takich. A tak. No to ja to wszystko wiem. Ja pierdolę, dlatego te pieniądze, bo miałem zegarek, telefony, iPhone'y. O, no właśnie, on kosztował 32 tysiące na sprzedaż. Ten jeden zegarek. Ej, to ty moje rzeczy mi dajesz, ja na krechę zapisujesz. Zgadza się, tak było. Nie zmyślam. OPSKS. Co? Jeremy Szympansie, gdzie ty tak biegasz? No, tak się nazywam dzisiaj, Jeremy Szympans. O kurwa, ile to wszystko kosztuje. Ho. No bo ta inflacja dalej, cholerna. Biegniemy tam do tego Pulkowo, nie? Dobra, biegniemy do niego. No. Zaznaczycie mi na mapie, gdzie zakopujemy. Znaczy ja wam powiem. Jakoś. Kurde, szkoda, że się tak nie da zrobić. Kurde, ale się walnąłem w słuchawki. Tym barkiem chciałem się walnąć w głowę, a trafiłem w słuchawki. Prawie ogłuchłem. O, wysznoje, mądrze. Pamiętasz tutaj bazę samonapełniający się namiot? Tutaj? No. Bazę budowali i ich zrejdowali. Trzy razy zanim zbudowali bazę, to ich zrejdowali, tak? Namiot bez dna tu był. Tak, namiot bez dna. Najpierw ja ich zrejdowałem, później ktoś inny, mnie, ciebie. A oni sobie tam te warzywka mieli, nie? Siali wszystko. Tak, warzywka, cebulę nawet widziałem, jeden sadził. Słyszałeś o tej, ja ostatnio stosuję, jak coś się uczę, to stosuję metodę pomodoro, czy pomidoro. 25 minut się uczysz i później jesz pomidora 5 minut. I znowu, nie? Gdzie no, ja wcześniej tego... Nie szybciej, bo zapomnisz. Tak, że kiedyś tego nie widziałem. Rasa kolegów żeś zrajdował. Widzę, że ciężki ten SKS, bo jesteś daleko za mną. No jak za tobą? Obok ciebie. Bo ja biegnę na Wysznoja, ty? Też. A to no, nawet dobrze, bo ty nie masz tłumików. Ja mam tłumiki i na MC, i na Macmillanie. Genialnie. Bo ja strzelę, ty strzelisz i będą myśleć, że to tylko ty strzelasz. No tak. Pamiętam, czytałem książkę jakąś na faktach chyba, jakimś snajperze. Pod Monte Cassino chyba, no. To strzelał, była burza i strzelał tylko wtedy, jak piorun walił, nie? I nie mogli go znaleźć długo. A i leżał chyba ze dwa dni i robił pod siebie i wszystko pod siebie, nie? Da się tutaj naprawić do 100%, czy też nie? No da się do tego Pristine, nie do Pristine, do tego, no to jest na 100% właściwie, nie, praktycznie. A się ten sklep zacina i ja jebę. O, jak ja kliknąłem tam, żeby wszystko mi pokazało, to mnie ścięło. No. Widzę namiot na zubie, na zamku. Ty widziałeś, ale ja klikając środkowy przycisk, można oddalić lunetkę. Kurde, tutaj znowu jest baza w tym budynku. Podsłucham, nie słyszę nic, nie słyszałem jak coś. No, ale biegniemy tam, pokampimy sobie na Dezino. Dopóki Kondzio nie będzie gotów. Dobra, opuszczam, wysznoję, odbiór. Wziąłem. A później GM. Mówi ci to coś? Mówi odbiór, kurde. Na GM-a pójdziemy, no. To dobra, biegnę bez odbioru. Tak, tutaj na fulla można rzeczy naprawiać nawet. Niby na fulla, a gramy w Macao. Śmieszek. Oj, gdybyście tyle czasu byli w świecie pełnym zombie, co ja, to by was też wszystko śmieszyło. Oszalałem. No. Wszystko go śmiesz. Ty, patrz, woda uceniona. Nie, ale serio, co? Ty, rzeczywiście. Ty, ciekawe, rzeczywiście. Ciekawe, gdzie mieszka ten tlenion, co nie? Ja pierwszy. No, No ale to było niezłe akurat. A słyszeliście o klatce schodowa? Nie. Aha, klatce schodowa. Jakiś pewnie naukowiec rosyjski. Schodow. Schodow, tak. No i Jeremy Szympans żyje długo teraz. Jak dostał takie rzeczy, to jak zdechnie, to nie wiem. Chyba tylko z niego robi salto. Chcę to zobaczyć. Inwestowałem w szympansa. No tak. Czy to się opłaci, czy nie? Wątpię. O, cześć Wrap Modify. Na Survivors już nie gracie? No właśnie nie. Znaczy my graliśmy chyba na The Saviors, tak? Kapnąłem... Gdzie ja jestem? To już my tu jesteśmy. Skumałem czacze.
że The Saviors to jest nazwa z The Walking Dead, bo zaczęliśmy oglądać The Walking Dead. Nie jak Gibbon. No i to jest właśnie zmyłka. Gibbony są, wszyscy wiedzą, że są niegroźne, ale pogwałcą i puszczą. Nie? A szympansy są najgorsze. No, teraz gramy na, jak to się nazywa? Kurde, co? Rearmed US Main. Mi puszczą. Rearmed US Main. No, zapraszam każdego do dołączenia. Po prostu na Discord to nie wiem, czy będziemy gadać, ale można wbijać na serwer i mogę dodać do drużyny tutaj, nie? Bo to są grupy. Piep, zapraszam. Pik, dodaję. Biegamy, nie? Czy ja będę do 21, więc dzisiaj krótko, nie? Czuję, że ktoś tu jest. Podpowiada mi to zmysł kłusownika. Ale jasno, mam ekran. Aż mnie oślepia. Jakbym na słońce patrzył, muszę mrużyć oczy. Ale te fotony mi dają dużo informacji teraz. Jakbyś coś widział, to możesz meldować. Tak. Aj, kapitanie. Nic nie widzę. Czy to od wody, czy od masturbacji? No właśnie. No ja pieprzę. No nie. W tym sklepie to już siedzę chyba z pół godziny. Jutro też będziecie grać, bo dzisiaj to już po X piwie. Dzisiaj to są jakieś filmy, gdzie możesz mieć szybkę to i nam to wyzwyczaj wcześniej, czy nie da się? Tylko. Można? No. Wolny do środy mam. Assault Helmet. Szybka LZSH1. Nie, to LZSA się nie opłaca. A, no to nie wiem. Altyna tu się da? Co? Altyna. No. O kurwa, kupuję Altyna. Znaczy chyba. Znaczy, no bo szybka z Altyna to porządna. Da się tak, że kupisz, ale mniej widzisz wtedy, nie? Chyba coś takiego. To ty w kili nie chodziłeś. No chodziłem w masce. Chyba. Ale maska kili, ta nie jak ona się tam nazywa dokładnie. No. No ogólnie jutro, elo, dołączyłbym, ale dziś bez zajawy. Cześć skitrany ziomuś, yo. No, kuźwa, gadają ciągle, mi przeszkadzają. Nigdy z tego nie korzystałem jeszcze. Ale ja mogę ich wyciszyć, tak? Jak był celownik termo do snajperki. O, jak dobrze. Nie no, żartuję, oczywiście lubię słuchać Kondzia jak i Diega, a ten... No jutro niestety, kurde, w Hearts of Iron na drugim kanale, link w opisie, polecam serdecznie, będzie Hearts of Iron 4, będziemy grali Hoi 4 skrót, Hearts of Iron 4 i później, no właśnie, jutro Hearts of Iron 4, a dzisiaj tylko do 21, bo na nockę idę jeszcze, nie? Muszę się jeszcze ubrać, nie żebym teraz był rozebrany, no kurde, ale jasno, ale mi razi wody. Może grę troszkę mniej, a może właśnie nie? No to możesz wbijać skitrany, ziomuś, jak coś to na Rearmed US Main, dodam cię do drużyny i wtedy będziemy się widzieć na mapie, nie? Zajebiście. No jak coś, to można się już konektować. O kurde, ale wolno. Siebie je, ty nie ZW. Ja też ZW. Oczekaj. Ja ZW, ale włączę wam zajebiste, to będzie... Planuję przed każdym filmikiem, tutaj, tylko dla was, tylko teraz, dla obecnych, premiera, intra, powiedzmy także intra, przed filmikami, ale zajebiście, co? Też się nie możecie doczekać, ja też chyba się nie mogę doczekać, już odpalam. Gdzie to jest? Pyk, dodaj plik, pulpit, YouTube, intro, chyba to, dobra, zobacz. Na początku sam byłem owcą. Lecz później... Doświadczenie zaczęło mnie zmieniać. Mój kolega od zawsze był wilkiem. Uczył mnie. Ale zajebiste intro, nie? Ja mam tą konwencję. No to ja ZW, jak coś, ja ZW. Gdzie? Według. A nie, zaraz sobie. No dobra, ja ZW. Na początku sam byłem owcą. Na początku sam byłem owcą. Na początku sam byłem owcą. Lecz później... Doświadczenie zaczęło. Nie. Zajebiście. Okej. Okay. 19 inkwele, coś. A ja już tu jest. Moja postać. 2 kile, żadnego zgonu. Tak. A to ja mam 2-1. A ty, Frycek, ile? No jeszcze nie wiem właśnie, ale no nie wiem. No będzie z 5-0. Nie, no chyba raz zginąłem, ale no 5-1. Na tył powiedziałem. Tak. No
szalał. Psychopata. Trzeba będzie sobie zapisać ten, kiedy zakopaliśmy to. Pójdziemy 2 tygodnie ten, później tyle będzie z kasy. Tutaj byłem inkwele, ale jakiś skubaniec, bogacz mnie wyprzedził. O, już jest. A, to ja byłem, bo jestem teraz czwarty. Ja tam pieniędzy nie liczę, kurwa. Siema z teatru. Teatr. Co, zazdrościsz? Tak, Kasiora. Jedna rola, jedna robótka, miesiąc wódka. Dokładnie. Końc. Co to tak jasno? Aha, tyle. Noc ogólnie minęła, jest 6:52. A ja teraz rozumiem, co napisałeś, skitrany ziomuś. Elo, dołączyłbym, ale dziś bez zajawy, czyli no, dzisiaj tak, nie za bardzo ci się chce, nie? Teraz dopiero. Dobra, jestem. Kończę 10 koła kilometrów od nas. Dobra, ja szukam... Na środku morza jest. Ja szukam tylko takich rzeczy jak zegarki, no zęby złote, tego typu sytuacje. Hemoglobina. Tak. Na początku było słowo. No shoot i ból w dupie. Nie wiadomo po czy. Jak się szybko przeładowuje magazynek, jak się go ma w takim miejscu na magazynek specjalnym? Trzymając R długo. No właśnie mi tylko ten pocisk z komory wyleciał. Nic się nie stało poza tym. Aha, ale to 2 razy chyba kliknąłeś R. A jak przytrzymasz długo R, to powinno... A mi też się na przykład teraz dobra, nie ładuje. Miałeś rację. Bo czasami to się buguje i trzeba ręcznie myszką przeciągnąć raz, a później już będzie działać, nie? Działa, dzięki. O, teraz ja tak musiałem zrobić, bo po restarcie. O, zajebiście, zaraz znajdziemy przyjaciół. Znalazłem ten. Mikrofalówkę. Dobra, ale nie mam baterii. Pośrucie z BK-34. Czy po granacie? Mam jeden kluczek, ale nie wiem, czy on jest użyteczny. Może da się go sprzedać za dużo. Jeśli tisy, kit, to raczej nie. To nam się nie przyda. Bo tisy to są... A ty nie byłeś jeszcze ja, ty on nie był w tisach nigdy. Ja... Pierwszy raz doznanie to będzie euforyczne. A ty byłeś? Krasnostaw Warehouse. A ty byłeś? TC to był kiedyś nasz dom, pamiętasz? My tam mieszkaliśmy. To jest największa baza militarna w grze, najlepszy lud w grze tam jest, nie? I to jest na północny zachód, na fulla, TC Military Base. Najmroczniejsza, najgorsza baza w grze. Tam już robi człowiek pod siebie. Bo nie mają światła. Cholera. Za daleko na północ. Tak, tam już się robi pod siebie cały czas. Tam najlepsi gracze chodzą tu. Zaznaczyłem nasz dzisiejszy cel. Jakieś weto jest? Weto! Ty nie. A w ogóle co zaznaczyłeś? Ja, VMC, szaleństwo. No dobra, niech ci będzie. No musisz się popisać z tym SKS-em, bo to nie będzie tak. No tak. No. Bus albo przewóz. Bus albo gruz. Mam nadzieję, że mój zysk pomnoży się przez 3, czyli 150 tysięcy wyciągniesz. Luzikiem, takie pieniądze. My sobie poczekamy przy kupcu, a ty tam działaj. Tak. Znaczy nie będziemy tam aż tak wbiegać, bo tam dodali te namioty, wiesz, nie? Na pół pola. Aha, no tak. Popatrzymy, porobimy. Chyba lotnisko będzie, nie? Nawet się tam da strzelać. Mhm. Tutaj chyba nie można dostać choroby, no nie? Na tym trybie. Może można, jak brudnymi łapami się zje. No właśnie, jadłem wcześniej, nic mi się nie stało, bo odporny jestem. A to może, masz ten genom tak. Tutaj do tego Vortexa jakąś baterię można wpieprzyć, kupić ci tam do niego? Nie, mam 7 sztuk. O, to daj mi jedną, gdzie ty jesteś tutaj? Z łaski swojej, gdybyś mógł. No, z łaski swojej, daj mi jedną, jeśli... Spocę ci to. Patrz, jak prosi bieda. Daj mi jedno. No daj, nie bądź taki. Ale po co? No daj mi, no. No potrzebuję do... Do mikrofalówki potrzebuję. Co tutaj. No nie, no do krótkofalówki, czy jak walkie-talkie. A czemu noktowizora się nie da sprzedać? Da się. To jak? To co, no mamy tak właśnie szukam i chyba kurwa ślepy jestem. Bo ja poproszę kogoś przez mikrofalówkę, żeby do nas dołączył. O, dobra. Ty tu uważaj, bo tu te pulkowo będą biegać tam do tego kupca. Hi, hello. Może ktoś będzie. Aha. Przysięgam, nie da się sprzedać, czemu tak? Mimi, tu, ju. Nikt nie odzywa się. Tu, bo tam jeszcze u tego kupca? No, kończę, ale jeszcze, wiesz, tu musi wszystko dopięte na ostatni guzik. Dało mi się wycisnąć 75 tysięcy. Jest grubo. Kurde, nikt nie odpowiada. Do słuchawek w tym? W hełmie nie trzeba baterii żadnej? Boże, nie wiem. Nie, chyba nie. Nie wiem, czy one w ogóle coś dają. No, po coś są. Remisze. Dobra, chyba wszystko, ile można tu siedzieć. Wody się napiję i wychodzę. Ale masz plecak. No ja ci ten plecak dam ogólnie. A dlaczego? Znaczy dobra. No bo ja w ogóle bez plecaka. Albo ten najmniejszy, jaki jest w grze. To dobra, to mi daj ten plecak. No jeszcze nie, bo tutaj mam łopatę i do zakopania, nie?
A właśnie, bo teraz idziemy do Zakopanego tutaj gdzieś, nie? Ty to dobra, to ja spadam stąd, trochę się oddalę. Ja już pobiegnę tam dalej. Zaznacz sobie znacznikiem te pieniądze na prywatę, nie na grup, nie? Wiem. Bo tutaj z tego co wiem, to streama ogląda teraz niejaki browar. No to wiem, na co je przeznaczy. Tak. Nie no, browar jest okej, okay, ale wykopię i zbuduję nam bazę, nie? Przychodzimy, zajebista baza, nie? Właśnie, mam dla niego łopatę węgielną. A no tak. O nie, mam puszkę, ale nie mam Pandory. Nie mam jak otworzyć noża, nie mam. Zapomniałem o nożu. Nie wiem, tutaj to zakupiemy, jak znajdą, to w dupie z tym. A Kondzio już tam jest przy tobie, żeby swoją kasę dać? No biegnę, 700 metrów. Biegnie, biegnie. Nie wiem, co mnie tak blisko zrespiło, czy wy podbiegliście? My podbiegliśmy. To z ekstrakta zawsze wypluwa w tym samym miejscu? Nie. Nie? Podejrzane. Nie, no zawsze w tym samym, w tym co się wejdzie, nie? A, no tak. No my tu przebiegliśmy z Googlowo, nie? Ja się w tym czasie przyczaję na Rogowo. Tutaj zawsze ktoś jest. To nie zgi. 1000 godzin w DayZ. Ja miałbym zginąć? Prawie 2000. Widziałeś, jak w hoju wymiatam, a mam o wiele mniej godzin. Ale tutaj baza potem. Tu zawsze jest też baza. I tym razem też. Małpy są przewidywalne. Blisko wody i bananów. Ale patrz, ale ma lunetę. Widać, że sam na nim nie naskłada. Widać, że coś za drogę. I ale podbieg. Aż do starsza ci daje tą lunetę. A i nie każdy plecak da się zakopać, nie? Tylko takie... Ja dam tu moją kaskę i ten kluczyk może tu dam. Nie wiem, do czego on jest. Lub nisego. No to jest nawet nisko. Ten całkowicie na wschodzie. A niech se leży. Dobra, to wszystko. Kopaj to. Tutaj w kościele kiedyś mieliśmy bazę, podchodzę tutaj. No to lecimy tam, gdzie on tam jest niby. Dobra, spróbuję przebiec między dwoma batami i wyjść tutaj. Masz wszystko i wbiega do wioski. O, i chcę zginąć. Nie, właśnie patrzę tak sobie między dwoma batami, jedną wioską a drugą przebiegnę. W kościele jest baza zajebista. Ktoś tutaj miał pieniądze, co ją budował. A ty chciałeś na GMA biec? Nie, nie, już nie. Wybuch? Chyba rejdują. No. Chyba tak. To ten, może tu w kościele mi się wydawało. Ja patrzę nie, na kościół, ten... bo to chyba w kościele. To ja tu strzelałem, nieważne. Dobra, jaki jest plan? Co robimy? Nie wiem. Ja tu nie dowodzę, szympan dowodzi. Jego chce iść na BM fucking C. Nie, ja już to zmazałem. Dobrze, więc ja dowodzę. Idziemy tak. Tutaj najpierw potykamy się w bagnie i wam przekażę, jak podejdziemy pod VMC, bo to będzie wyjątkowe podejście. Taktycznie, nie no, na pałę. Pobiegniemy taktycznie. Rzeką. Rzeką pobiegniemy i wyjdziemy na wzgórzu. VMC, taktycznie. Genialne, będziemy biec polem do VMC. Nie, właśnie lasami, zobacz, ale najpierw w bagnie tutaj. Chyba nie ma takich lasów, co tu myślisz. No są, no każdej strony jest źle, dlatego nie lubię VMC. No to tak, spotykamy się w bagnie, a później biegniemy przez pole minowe. Tą niebieską linią, nie na północ cały czas. Rzeką. I tą niebieską linią dobiegniemy do wzgórza. A później się, jeśli dożyjemy, to się pomyśli. Na wzgórzu... Wyciągniemy mapę tak. I będziemy patrzeć. I będziemy myśleć. A tam jest mapa w ogóle. Tam jest mapa, tak. I na tej mapie zaznaczymy sobie kolejne punkty. Dokładnie. Będziemy tam stać, a wszyscy będą nas widzieć. Tak. Ja jestem na bagnie już tutaj. Zmień znaczniki na jakieś lepsze, a nie białe. Gówno. Co on robi? Poraziło mnie. Nie wchodźcie do wody. Tu są węgorze elektryczne. Uwaga. Myk. Ty patrz, co tu się da, ale jaja. A co to jest to? Utopię się zaraz. A jego model jest jakby stał. Nie no, u mnie leży. Weź ten plecak, chciałeś. To, ja? O, łopatę mam, zajebiście. Dobra, to za mną, żołnierze. O, tu jest pierwszy punkt, super. Przemokłem, kuźwa. Sam go postawił. Chodzi o to, że tu są zaznaczone każde krzaki, w które musimy wejść, nie? Żeby być kontrolne bezpieczny. To są? Tak, no. Tutaj każde krzaki są zaznaczone. Tak jeszcze nigdy dobrze nie podchodziliśmy do DMT. Tam jest karmik dla jeleni, jak coś na lewo. Nie ma się co bać. O, i ścieżkę mamy, idziemy ścieżką. To jednak nie rzeka. Miałem nasze rozpoznanie, trochę źle podziałało. Czekam na was na ścieżce. Szlak. Idziemy szlakiem, no. Na końcu tego szlaku będzie nasze zgon. A Diego, mam coś właśnie, bo znalazłem tutaj. Masz. No. No i szlakiem, genialnie, nie? Już na wzgórzu mogą na nas patrzeć, więc trzeba uważać.
Już mogą nas bić, do nas strzelać, więc uwaga. Nie, ja patrzę, ja ogarniam z góry. Dobra, patrzcie co robimy. Ja tu kucam, ogarniam i wy możecie iść. Teraz możecie iść. O, genialnie. I tak na zmianę. Ja przebiegnę, tak. Ja patrzę. A, widziałeś? I daj znać, jak ty będziesz patrzył. Ale nieważne. Ty jesteś dwójka, a trójka to kądzie. Na pozycji. Dobra, to co teraz? Czekaj, ty jesteś dwójka? To kądzie może biec. Co za trójka na pozycji. Jedynka biegnie. Ta co 5 metrów, ty. Jedynka na pozycji. Dwójka biegnie. Ja pierdolę. Dwójka na pozycji. Lecę. Oj Boże. Dobra, zrobię taki większy krok trochę, bo to trochę zajmie, jak będziemy tak robili. A nie, już stąd nie idę, bo to są krzaki, dawaj się, tutaj już można. Dobra, idziemy. O, ale niezły, niezły. No w rzeczywistości mniej więcej tak by było, nie? Ale fajny murek nawet zajebisty, gdyby strzelali. Ale dziwne, cicho tu, nie? No właśnie, strasznie cicho ogólnie. Ale co ciekawe, na Basznaja jest ta. Coś tam się spełniło, nie? A na Basznaja? King of the jakiś hill czy thrill. Hacked Crate, no. To może tam się biją wszyscy. Górze czyste. Wszyscy patrzymy wzgórze, nikt nie patrzy nic za oko. No właśnie, no z prawej też może ktoś przyjść. Okej, jestem na hillu i patrzę, czy nic za nami nie biegnie. Dobra, my idziemy już. Na hillu jesteśmy jak na widelcu, ale damy radę. Jestem przy mapie. Ale dodali rzeczywiście. No cholerę dodali. Trzy razy tyle, ale jak stąd wyjdziemy żywi, to będziemy bogaci. No dobra, idziemy tak. Masz tłumik na SKS-ie? Ja nie, nie. No ja też nie wziąłem żadnego tłumika, trochę źle, bo zombie przecież. Kompensator. Diego będzie musiał to napieprzać zombiaki. No dobra, idziemy rzeką, nie? Tutaj. Nie idziemy, to trzeba popatrzeć przez chwilę. Czy chcesz patrzeć? No spokojnie, Frycek, nie pali się. Przebieg bezpieczny, szlak i już biegniemy, damy, mhm. Damy. Jedynka, znalazłem, znaczy ja jedynka jestem, znalazłem grabie. Sam sobie melduję. Siema, ja trójka jestem. Siema. I teraz tak, plan jest taki. Po cichutku, przy płociku wchodzimy, kądzio rzuca granat, Diego wali na pełnej i później po cichutku idziemy do kolejnego budynku. Genialne. Skąd kojarzę tą taktykę? No. Chyba nie kapitan bomba. Tak. O, świetnie. Ty, no wszystko jest pozamykane. No w sumie restart był niedawno, nikogo tu nie było. Ja bym mógł tu cały dzień siedzieć na tej kurce, zajebiście jest. No tak, to niebezpiecznie. Ja już lutuję. Trójka do dwójki, zostajemy? Zostajemy. No dobra, bo jesteście magnesem moim na kule. Jedynka, mamy cię w dupie. Nie, dobrze, dobrze, właśnie, osłaniajcie. Tutaj nikogo nie było, nikt nie lutował. Ja będę miał cały lut. My będziemy mieli cały lut. Zombie mnie goni. Zabić ci tego zombiena? A co, ty niby to widzisz? Nie, ale widzę inne. Ma hełm. Jakbym strzelił, to teraz te zombiaki by leciały w tą stronę? Czy na taki zasięg by nie leciały? Chyba, żeby podbiegł. Nie, to nie ryzykuję nawet. A ja zabijam jednego. Zobaczymy, czy ta luneta strzela. To śmietnik, myślałem, że gość tu się przyczaił. Chodzę do więzienia. Śmietnik z gościem po niej. No nie, no bo naprawdę kucał śmietnik koło tego. No siedział śmietnik koło wejścia. A, jeden. O, co to? Jedynka, co tam się dzieje? Krak kontaktu. Po jedynce już. Wtedy napiszemy, że... Ty, czy mi się zdawało, że plecy coś jest? Takie jebignięcie było? O nie, kuźwa, ale dostaję od zombie, ale mnie obija. Ale go obija. O nie, dużo ich tu, za dużo. Jestem w potrzasku. A jak coś plecy, to ja strzelałem do was, dla jaj, ale... To nie było mądre. Aha, no dlatego, to może pocisk się jakoś to odbił. No, z pistoletu. Wziąłem wszystkie zombie na siebie. Genialnie. Jestem w więzieniu. No. A tu jest ten, że klucza potrzeba. Jakbyś chciał, żebym ci pozabijał te zombiaki, to mógłbyś uciec i schować się w kontenerze. Na zdrowie. Dzięki. W kontenerze, w tym przy cieciówce. A, wiem cię, dobra. I wtedy tam powybijesz. Tam co strzelałeś trochę. Dobra. To ja? Musiałem przetestować tego. O kurde, ktoś walił! To ja zombiaka zabiję. No, w tym kontenerze mógłbyś się schować. Mhm. Wtedy wybiję wszystko. A kądzio plecy pilnuje, widzę. No, próbuję jako tako. Tylko dość dużo tu drzewa zasłaniają. Ty! Zemdlał zombie! To ty go zabiłeś? To ty go zabiłeś? Diego. Tak. Ja myślałem, on nagle zemdlał, nie? A nie słyszałem zupełnie strzału żadnego. Diego, ty kupiłeś senówkę, sztukę supresor do tej snajperki? Nie, to jest Macmillan, no, wbudowanego.
wybudowany. Aha, to chyba tam się nie zużywa. Nie. Ciekawi mnie, ile wytrzymuje taki supresor. Czy się opłaca kupywać na przykład na karabin? Biegnie tam do ciebie kolejny. Dostał w plecy, ale żyje, bo przez siateczkę. No takie pestki strzela. Zombie zendo. No zombie też człowiek. Były. O, znalazłem gunpowder. Trójka do jedynki, dwójki. Pora na lunch. Dobra, osłaniamy. Chyba, że to był jakiś kryptonim. Kryptonim pora na lunch. Kryptonim dupy to był. Tak, kryptonim dupy. Jego boczek mam. Poczęstujesz się? Oni se tam wpieprzają, a ja tu umieram. A wezmę, wezmę. Tam przy stoliku jesteś, tak? A tutaj? Nie, tutaj pod kamieniem się siedzę. Bardzo połowa dla ciebie. O, dzięki, dzięki. On tam walczy o przetrwanie, a my tu biwak, kurwa, mamy. Piknik na środku wzgórza pod więcej. Wypluj tą wodę, mam tu coś lepszego. Czekaj, czekaj. Masz tu popite? Jack Daniels. Na bogato. Czekaj. Nie. Źle sponiewiera. No wali w dekiel. O, magazynek jaki zajebisty. S-Val. No dobra, na sprzedaż będę miał. Co to za majtki? Taktycznie. Uuu, NVGs biorę. Dobra, tutaj często ginąłem. Dwójka do jedynki, nic tu nie ma. Nudzimy się. No to zaraz zobaczycie. Płacą nam od zabójstwa, a nie odpatrzenia. Zobacz pan. Cały! To ja. Pan z nudów. A, ładnie było słychać strzał u ciebie. Podoba mi. Ten jeden to był jakiś taki dziwny, to nie wiem, czy to był nasz. Chyba plecy coś jest. Tortilla, mam plecak nazywający się Tortilla. O, i faka mam, super. Nic tu nie ma. O, to zaraz będzie. To ile? M16, zajebiście, ale nie mam jak wziąć. Nawet. O co ci te śmieci? Na sprzedaż? Na twoim miejscu też bym coś szukał, żeby mi oddać. My tam dorobieni jesteś. My tu zabijamy za przyjemności, a nie żeby przeżyć. Po co mi te widły, kuźwa, dźwigam je. No bo znalazłem wtedy te widły. Ty mi się zajmowałeś. O, plejta mam. O, ale śmieci odstawił. Ale będę sprzedawał. Jest! 308 win. Co, naboje? No. Trzeba było mówić, bo ja mam trochę. Bo ja znalazłem Winchesterka. To co, Kondzio, on niech tam lutuje, a my na tego, nie? Na Lichess sobie pykniemy. Właśnie tak się trochę boję, no nie? Chuj wiesz, czy tu ktoś się może zjawi. Możemy spróbować jedną gierkę. Okej, placka pierdolne się na ziemi, to będzie ciężko mnie zauważyć. O, dobrze. Nie, no nie, czekaj, czekaj, już idziemy stąd. Jak nie, to sami przyjmujemy dowodzenie i się wynosimy. Nie, możemy teraz tam biec szybko na sprincie, więc jak może pamiętam mniej więcej, co tam było, to podniesiemy jak kilka rzeczy. Nie ma sensu tu więcej czasu marnować. To ty strzelałeś? Tak. Cały! To wy? To ja. Kurde. Amnezja. Uuu, Winchester jeszcze kolejny. Długo jeszcze? To. No będziemy tu? No, ile chcesz? A, czyli możemy spierdalać. Tak. Będziemy. Dobra. Czy my na ciebie czekamy? No tak, tak. Czekaj, myk. To ja już opuściłem Hilla. Ale dobre pinacy. I gdzie chcesz biec? Dom czy lotnisko? No to czekaj, 15 minut mamy. To gdzie? Lotnisko, ale tutaj, nie? To, tutaj będzie na pewno. Czemu 15 minut? No bo już będę musiał lecieć od 21. Kurwa, szybko. Nawet się wyjebać nie zdążyliśmy. To bardzo szybko. Ty, słyszałem muchy? Nie, to przelatywała chyba jakaś pszczoła. Kurde! Już dobiegłeś do mnie? Uprzedzaj. To zginąłem kiedyś, pamiętasz? Pamiętam. Ale zabiłem jednego. No, ale tu jest kampo, patrz na ten, to jest genialne. Tutaj? No patrz. No rzeczywiście. Utknąłem, kurde. A nie, dobra. I biegniemy na pełny, albo my, no. Albo oni. Tak. No, telefon żeś zostawił. No ja pierdolę. A gdzieś to ten telefon będzie kosztować 35 tysięcy, jak mówił Diego. Wiesz, jak on się nazywał? No, telefon. Telefon? No. No to zajebiście, to już mam 110 tysięcy. Nie no, on kosztuje 2000 ten telefon. Nie, no to znaczy co? Tam to było co innego. A, to był ten to taki ten, nie wiem, jak się nazywa. Dobra, wiem, o co ci chodzi. Chyba w ogóle nie był telefon. Game Boy jakiś. No. Ty, słyszycie? Samolot.
Duchy. O kurde, ty rzeczywiście, ale potężny. Wy tak przez środek pola przebiegliście? Ryan. Tak. Ja pierdolę. Supply plane, tam gdzie biegniemy, no to idziemy tam. Widziałeś to? 700 metrów od nas. No ale wiesz, a nie, on leci. Czekaj, a gdzie on? Może już doleciał? Nie. Może spadł. A on leci tam na Trockoje Military. Łopań. Tam gdzie kiedyś na Trockoje chciałem wody się napić i wszedłem do rzeki, a się okazało, że to nie rzeka, nie? No, na tam. Mapie. Tylko tam, bo... Historia jak kurta taka mroczna. Ale nie, bo na mapie, jak zauważycie, to tam jest rzeka rzeczywiście, a w rzeczywistości to nie jest rzeka, tylko jakiś uszkodzony. Coś jakby, coś gęste, nie? Historia jak z gazety, kurwa. Tak, Super Ekspres. Tak. On mówi, pije, tak pije, woda ma kożuch, nie? I tak pije. Kożuch, jak na mleku. O, wejdę sobie na tą satelitkę. Znowu zginiesz, jak ostatnio? No. Co wy na to, żeby pójść tam, gdzie się strzelaliśmy z tym jednym typem i tam we trzech się kampić u góry, to by było zajebiste. Tam jest taki punkt obserwacyjny. Chociaż nie, no bo z okien to ciężko by tak, było, ten, lepsza ta górka była. A Atecek, no tam pewnie już ktoś jest na Atecek właśnie. Właśnie, pamiętasz naszą ostatnią misję zdobyć Ateceka? Tak. Nie udało się. Nie udało. No ja wchodzę teraz na satelitę, zobaczę, czy kogoś nie ma. Tutaj to też jest tych okien tyle, że... No. Dlatego lepiej budową. O kurwa. Obserwuję. Urwaj mi od internetu, co ty robisz? Obserwuję. Zobaczę wszystkich tutaj. Dam wam znać. Wszyscy ciebie też zobaczą. Tak. O, czały na Basznaja. No bo tam jest ta wyszokowanie. Albo na namiotę. Biegnę zdobyć ATC. Dobra. Ja mam za słaby, słabą grafikę mam i nie widzę ATC. Dobra, to biegnę. Na szybko zdobyć ATC. Misja na dzisiaj będzie wtedy... Słyszeliście? A to ten budynek koło nas. Nie wiem, co to oznacza. To, że ktoś go otworzy. No. To jest ten z tą satelitą, nie? A? Tak, no. Brzmi jakby to było jeszcze dalej. Nie, ale to ten, to tutaj, no. Znaczy oby kiedyś był, ale widzę, że on tutaj ma właśnie te takie rzeczy, nie? Inne, bo ten budynek miał, tak? Ziwa. Ale minęliśmy. A patrzyłem na te drzwi. Dobra, patrzę. Zombie nie reagują. Jest coś w środku, no. Widzę. Patrzysz to okno po prawej Diego? Tak, no. Uziwa zaraz wybiegnął na mnie. Ucichło. Czekaj, ja tu popatrzę dookoła. Jest w środku gość. Nic tutaj do nas nie biegnie. Frycek bardzo chce skończyć. Ma SKS-a z lunetką taką. Po co ty tam podchodzisz? Nie rób tego. O nie, zombie. Kurde, usłyszało mnie, no to on też wie, że ja jestem. Uziwa. Jaki kurwa kabaret. Macie go. Uciekać! Zaraz gość wyjdzie i do mnie. O, ma tu lepszego gana niż my wszyscy. Tak, ale skilla nie ma. Lepsze, o, zombie mnie bije. Zaraz mnie ubiją. Zemdleję zaraz. Zemdlałem. O Boże. Ja nie mogę nic zrobić, ja mam na głośno broń. Jak mnie zabije z okna, jak będę tu przebiegał. Jeremy Szympa. Znaczy wstanę zaraz, to zostaw mnie. Ja sobie wstanę. Tylko no gościu wyjdzie. Pół HP. Tak? No kurde, ty straciłeś. Aha. Biją mnie? Nie, nie, nie. Już nie. Masz szczęście, jeszcze że jeden do was biegnie zombie. Że tego Ifaka znalazłeś. No tak. O kurwa, ile to się ich kręci. Ale chyba z typem jeden pobiegł? Nie wiem, gdzie on polas. A ty by wybiegł? Właśnie ja go nie widziałem, ale widziałem, że zombie biegł w przeciwnym kierunku niż do was. Aha. Nie wiem, tak losowo czy co? Te zombie przybiegają i ciebie tam okładają. Kurde. O, wyszedł typ. A nie, czekaj, to jest kurwa mać zombie z plecakiem. Aha. Po chuj ci ten plecak, typie. Kolejny do was idzie. Wypatrz, pod las, pod drzwi i patrz, co się stało, nie? Jeszcze leży. Się burzy. Nic nie pomaga. Faktycznie, szympan. Trzeba mu kupić na zaraz za 5 miesiąc, będzie raszować, rozpierdalać. Widać, że nie potrafi rycek wytrzymać presji. Zginąłem. Ja pierdo. Ale w bazie się zespałem. Zesram się zaraz. Tego zapraszam na pozycję strzelecką. Kto mnie zabił? No nikt chyba z nas, nie wiem. Diego mnie zabił. To nie byłeś przecięty. Ja pierd... To dobiegnij tu jeszcze chociaż, ja wezmę te rzeczy, schowam w budynku. Czy no ja w bazie, z bazy mam bliżej. No właśnie widzę, że masz bliżej. 4 kilosy. Zginąłeś sobie przy śmietniku. Jak szczur. Pancerz, full nieuszkodzony, nie? Zginął.